Obejrzyjmy jeszcze fragment zrealizowanego przez telewizję Trwam reportażu przedstawiającego przebieg i zniszczenia spowodowane powodzią w kilku miejscowościach. Tereny zalewowe są wypompowane przez jednostki z Bolesławca i z Bilicza pompami wysokiej wydajności. Jak również współpracujemy z jednostkami z THW z Frankfurtu, czyli z Niemiec, którzy przyjechali swoimi trzema pompami o dużej wydajności. Dwie pompy po 5 tysięcy, jedna 15 tysięcy metrów sześciennych. Poza tym przeprowadzamy różnego rodzaju wykopy z pól zalanych wodą do rzeki Młynówki Jeleckiej, co jest również bardzo skuteczną formą walki z tym żywiołem. Już widać pewne efekty naszego osuszania. Ulica Ławska już od dwóch dni ma prąd na ulicy. Dzisiaj będzie włączona na ulicy Ogrodowej. Także już powoli wszystko wraca do normy. Aczkolwiek jeszcze będziemy tutaj dosyć ładnych kilka dni, żeby to wszystko wypompować. Ale staramy się, jak widać, sprostać temu zadaniu. Już syn miał w tym roku remontować, jeszcze po tamtej powodzi. Zgromadziliśmy materiały dotyczące remontu. Właśnie zgromadziliśmy w jednym pomieszczeniu. To wszystko zostało zalane i wszystko trzeba było wyrzucić. No ale podobno pan premier obiecał pomóc. Ja w tą pomoc nie bardzo wierzę, bo pan premier dużo obiecywał, ale przekonamy się, pożyjemy i przekonamy się o tym. A jeśli chodzi o pomoc naszej gminy, no to nie mam żadnych zastrzeżeń. W szkole podstawowej numer 2 w Jelczy-Laskowicach jest pomoc materialna, w sensie żywności, tam środków czystości. Także po prostu starają się wszyscy jak mogą. A to jest po prostu klęska dla wszystkich powodzian tutaj. Bo uważam, że samo zalanie to jeszcze nie taki problem, ale późniejsza praca, późniejsze te remonty. Poza tym według mnie każdy powodzian powinien już mieć tu przy sobie psychologa, prawda? Bo to jednak, to nie, w słowach nie damy tego, nie opiszemy tego. To są sprawy tak delikatne, tak ważne dla powodzian. Czy to została zalana, załóżmy mały ogródeczek, jedna grządeczka, czy większe te straty są, prawda? Więc to jest po prostu w słowach bardzo ciężko to wypowiedzieć. Po prostu to jest sprawa, wiadomo, powodzianie. Tym bardziej, że ja na tym terenie żyję już dosyć długo. Nie było takich powodzi, żeby ten teren tu był zalewany. Owszem, były mniejsze. Po prostu trzeba będzie czekać, aż całkowicie woda opadnie i zostanie wypompowane wszystko z tego budynku. Wtedy będzie można stwierdzić na 100%, jak budynek się zachowuje i czy będzie go można zamieszkać. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że u mnie już wody nie ma, ale niestety tu wszyscy sąsiedzi jeszcze, jak widać, wszędzie są zalani, nie mogą nawet jeszcze wejść do swoich domów. My już, co mogliśmy, to zrobiliśmy, przygotowaliśmy jakby już do remontu. Wymyliśmy, ale w piwnica jest cały czas zalana. Cała zalana i piec, i wszystko jest zalane i czekamy. Nie możemy suszyć, nie możemy, nie mamy prądu. Także to jest właśnie to, że nie możemy tego suszyć jeszcze. Jest bardzo duża wilgoć, jest bardzo zimno w nocy, także oczywiście dostaliśmy dzisiaj już pierwsze takie suche prowianty i środki czystości, ale właśnie mamy się zgłaszać do gminy po kartę powodzianina i później do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby uzyskać już taką konkretną tą pomoc od państwa, bo tym będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej. Jesteśmy powodzianami zalanymi w Jelczu. Od piątku do tej pory nie mogliśmy nawet zajrzeć do domu, bo jest woda zbyt wysoka. Teraz jeszcze w tym momencie jest w granicach 80 cm. Mieszkamy poza terenem, nikt nam żadnej pomocy do tej pory nie udzielił, nie spytał się, gdzie jesteśmy, czy mamy coś jeść, czy mamy coś się ubrać, absolutnie nic. I czekamy, czekamy. Pompy ruszyły, troszkę widać, że jest ubytek tej wody, ale ile to potrwa, nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Ostatniej służby, czyli dwa dni temu, skończyliśmy na 157. budynkach, ale to była jedna strona. Sytuacja była taka, że zaczęło przybierać dużo wody i widzieliśmy
że po prostu nie ma wyjścia. Trzeba było się zdecydować, albo zostajemy, albo będziemy się ewakuować, ale zdecydowaliśmy się na zostanie. Doświadczenie mamy z 97 roku, także nie było większych problemów z tą decyzją. Jesteśmy cały czas tu kontrolowani, koledzy przypływają ze straży, policja pływa, także że jesteśmy jakby na bieżąco. Zresztą mamy swoją łódkę, mamy środek lokomocji, także możemy się w każdej chwili wydostać na brzeg. Także nie czujemy się zagrożeni. Chciałbym, żeby jak najszybciej, a doświadczenie mi mówi, że tydzień, dwa tygodnie to jest minimum. No jest sporo osób, które stale tutaj przebywają. Średnio po jedna, dwie osoby, tak co drugi, trzeci dom.